Tusk jest pierwszym szefem rządu, który nie może odciąć się od poprzednika. Dotychczas każdy premier, łącznie ze mną, mógł w swoim exposé skupić się na jasnej przyszłości, a cieniami obciążyć poprzedniego szefa rządu. Pan, stojąc na półmetku swojej rządowej drogi, ani niczego nie zaczyna, ani niczego nie kończy. Może pan wskazać swoje osiągnięcia i kierunki ich kontynuacji. Czynił pan to przez 60 minut. 4 lata temu pana zapowiedzi trwały ponad 3 godziny, dziś znacznie krócej. To zrozumiałe, bo gdyby trwało dłużej, to musiałby pan powiedzieć na przykład, czy rząd zgodnie z obietnicami obniżył podatki i inne daniny publiczne, ograniczył deficyt finansów publicznych, uwolnił przedsiębiorców od urzędniczej gehenny, zreformował służbę zdrowia i system emerytalny. Takie wtedy były zapowiedzi i nikt w tej Izbie nie powie, że zostały zrealizowane. Z tego, co usłyszałem w exposé, kryzys gospodarczy nie stuka do naszej Izby. Nie łomoczy. Jest już w przedpokoju. Powiesił płaszcz, założył kapcie i zaczyna czuć się jak u siebie w domu. Wyczuł słabość i beztroskę gospodarzy. Zostawili drzwi otwarte w przekonaniu, że nie trzeba wiele robić, żeby wysokie fale same ominęły Zieloną Wyspę. Okazało się jednak, że nie jesteśmy Zieloną Wyspą. Co więcej, że w ogóle nie jesteśmy wyspą. Aż dziw wierzę, że ta banalna prawda była tak długo więziona w rządowych gabinetach. Jeszcze w październiku rząd zapewniał, że nad wszystkim panuje. Kraj ma się dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Kiedy festiwal wyborczy się skończył, rząd zmienił zdanie. Informuje, że dobrze nie jest, a może być gorzej. Co prawda wielu tak przypuszczało, ale rząd napinał mięśnie i zapewniał, że jesteśmy dobrze przygotowani do nadejścia drugiej fali kryzysu. Okazuje się, że owe dobre przygotowanie to 3 warianty budżetu. Zły, gorszy i jeszcze gorszy. Budżet mydlenia oczu, który rząd złożył w Sejmie tuż przed wyborami. Gdyby porównać rząd do przedsiębiorstwa, to bez wątpienia zarówno prezes tej firmy, jak i główny księgowy pracują od 4 lat w dziale promocji i marketingu. Ale największe i najpiękniejsze opakowanie, najładniejsza reklama nie rozwiążą problemów gospodarczych i społecznych, nie stworzą miejsc pracy, nie grzeją mieszkań, nie poprawią jakości służby zdrowia, nie zapobiegną masowym zwolnieniom, nie ustabilizują złotego i nie przezwyciężą kryzysu. Wysoka Izbo, Sojusz Lewicy Demokratycznej odrzuca zasadę im gorzej, tym lepiej. Sami doświadczaliśmy następstw tej postawy. Dobrze wiemy, co ona znaczy. Wiemy, jakie niesie skutki dla państwa i jego obywateli. W ważnych sprawach i trudnych czasach rząd powinien podejmować współpracę z opozycją, a opozycja nie powinna bezrozumnie takiej współpracy odrzucać. Tak było, gdy opozycyjny SND poparł reformę administracyjną rządu premiera Buzka. Tak było, gdy opozycyjna Platforma Obywatelska poparła wynik negocjacji akcesyjnych mojego rządu i aktywnie włączyła się w kampanię przed referendum europejskim.
Zawsze, gdy tak było, Polska na tym zyskiwała. Gdy było inaczej, ponosiła straty. Deklarujemy wolę współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach. Ale wola współpracy musi być szczera i dwustronna. Dobrze pamiętamy, jak lekko odrzucano w poprzedniej kadencji uzgodnione projekty ustaw. Jak łatwo odchodzono od mądrych kompromisów. Jak funkcjonowała słynna zamrażarka, pełna dobrych projektów. Z jaką nonszalancją i poczuciem wyższości traktowane były inicjatywy opozycji. Jest jeszcze inny, ważniejszy, bo programowy aspekt. Otóż w wyniku zmian ustawowych dokonanych w poprzedniej kadencji przez rządzącą koalicję, wpływających na zasobność gospodarstw domowych, najwięcej zyskały gospodarstwa najbogatsze. Ich dochody wzrosły przeciętnie o 550 zł miesięcznie. Gospodarstwa najuboższe zyskały przeciętnie 10 zł miesięcznie. Szanowni Państwo, z kryzysem jak z koniem nie warto się kopać. Trzeba jednak szybko go okiełznać. Rolą rządu w tej mierze jest wskazać, jak można kryzys zamortyzować i jak rozłożyć koszty tej amortyzacji. Bez wątpienia ci, których stać na więcej, muszą więcej uczestniczyć w kosztach okiełznania kryzysu. Będziemy twardą opozycją wszędzie tam, gdzie rząd zdecyduje się koszty kryzysu przenosić na najsłabszych, dławić samorządność, prawa związków zawodowych, ograniczać zakres bezpłatnej nauki lub ochrony zdrowia. Natomiast wspierać rząd we wszystkim, co służyć może spełnieniu potrzeb najsłabszych, emerytów, rencistów i ludzi utrzymujących się ze sprzedaży własnej pracy, młodzieży szukającej pracy i mieszkania. Działania, które będą służyć uniknięciu recesji i sprawiedliwemu rozłożeniu kosztów wychodzenia z kryzysu. Panie premierze, w pana wystąpieniu usłyszałem wiele kwestii, które Sojusz Lewicy Demokratycznej akceptuje i niejednokrotnie już je proponował. Odpowiada mi filozofia podejścia do kwestii becikowego czy do ulg rodzinnych. Odpowiadają mi również niezbędne deregulacje. Słusznym postulatem jest podwyższenie składki rentowej. Jesteśmy za wprowadzeniem rachunkowości w gospodarstwach rolniczych i likwidacją podatku rolnego. Ale w tym miejscu pozwolę sobie zgłosić pytanie. Ale jak w związku z tym zrekompensuje pan dochody samorządom? I czy nie czai się za tym wprowadzenie podatku od nieruchomości? Nie uznajemy za oczywiste, że wydłużenie wieku emerytalnego to panaceum na kłopoty budżetowe. Wydłużenie wieku emerytalnego wepchnie w bezrobocie kolejne tysiące ludzi, absolwentów szkół, uczelni, a także ludzi w wieku 50+. Granica wieku emerytalnego powinna, naszym zdaniem, nabrać charakteru fakultatywnego przy wysokim stażu ubezpieczeniowym. Po jej osiągnięciu obywatel będzie mógł pójść na emeryturę, a jeśli czuje się w pełni sił i chce pracować nadal, to też będzie mógł to czynić. Rząd może liczyć na nasze wsparcie, kiedy włoży rękę do własnej, a nie cudzej kieszeni. W ciągu ostatnich 4 lat w administracji państwowej przybyło 80 tysięcy etatów. Jednocześnie o tyle samo wzrosło bezrobocie wśród absolwentów szkół i uczelni. Bezrobocie rośnie, a środki na aktywne formy jego zwalczania leżą zablokowane na kontach, aby sztucznie obniżać deficyt. Po raz kolejny też postulujemy likwidację zbędnych instytucji ochłaniających pieniądze podatników, jak IPN i CBA. Żal po nich będzie krótki.
Uważam też, że nie ma powodu do chronienia kosztem obywateli interesów banków i rynków finansowych. Zwykły obywatel, kupując cokolwiek, płaci podatek. Bankierzy, kupujący i sprzedający miliony dolarów, euro czy jenów, żadnego podatku nie płacą. To jest niesprawiedliwe. Solidarność społeczna, uczciwe i równomierne rozkładanie obciążeń i obowiązków, uwalnianie ludzkiej przedsiębiorczości z biurokratycznych kajdan, to są sposoby walki z kryzysem i z pewnością zostaną zaakceptowane przez obywateli. Mam świadomość, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów jednocześnie. Są jednak przynajmniej dwie kwestie, które mimo trudnej sytuacji finansów publicznych powinny być załatwione od razu. Po pierwsze, to podwyższenie kryteriów uprawniających do świadczeń rodzinnych. Osoby najniższe od wartości minimum socjalnego i niepodnoszone od 2004 roku. Po drugie, podwyższenie progów dochodowych uprawniających rodziny do pomocy społecznej, bo dziś są one niższe od minimum egzystencji. Wysoka Izbo, exposé i debata, która toczy się w tej Izbie, potwierdza, że głównym problemem polskich przemian jest to, że ludzie pracy ponieśli największe wyrzeczenia i cierpienia. Ze wszystkich najwięcej odczuli ból transformacji. Żeby go zmienić, trzeba zapewnić więcej godności i sprawiedliwości, aby ci, którym najtrudniej, czuli się dobrze we własnej ojczyźnie. Trzeba więcej sprawiedliwości, aby każdy mógł wykorzystać swoje szanse bez względu na zawartość portfela czy miejsce urodzenia. Trzeba budować kraj, gdzie zadaniem najważniejszym jest dostatnie życie obywateli, równe szanse w młodości, spokój i szacunek w starości. Sejmowa reprezentacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest gotowa współdziałać z rządem i siłami parlamentarnymi w trudnym dziele reform, w przekonaniu, że człowiek jest ważniejszy niż rynek, bo człowiek i przynależne mu dobra nie są towarem. Wolny rynek nie może być dowolny, a konkurencyjność gospodarki trzeba godzić z solidarnością i sprawiedliwością. Praca ważniejsza niż zasiłek, bo trzeba budować społeczeństwo pracy, a nie społeczeństwo zasiłków. Społeczeństwo zasiłków jest biedne, a społeczeństwo pracy jest aktywne i bogate. Zdrowie ważniejsze niż pieniądz, bo zdrowie nie może być uzależnione od zamożności pacjenta. Nie ma takich pieniędzy, których państwo nie powinno wydać dla ratowania choćby jednego człowieka. Równe szanse ważniejsze niż miejsce urodzenia, bo brak równych szans i możliwości rodzi wrogów własnego państwa. Równe szanse to konieczność równouprawnienia kobiet i mężczyzn, to przestrzeganie praw mniejszości, to zdecydowany sprzeciw wobec każdej dyskryminacji. Wreszcie Polska Akademia Nauk ważniejsza niż Instytut Pamięci Narodowej. Edukacja i wiedza są największym kapitałem, jaki Polska może wnieść do Zjednoczonej Europy. Wiedza o procesach społecznych i technologicznych, a nie o teczkach ilustracji. Wysoka Izbo, jak podkreślił pan premier, my również uważamy, że pomyślność Polski jest związana z Unią Europejską. Integracja europejska to tama dla komunistwa, zaśrankowości, nietolerancji i faszyzmu. To tarcza antyklerykalna, która broni przed ciemnotą. Nie dziwnego, że w tym miejscu są tacy, którzy się integracji europejskiej sprzeciwiają. Silna pozycja Polski w centrum Europy jest również naszym dążeniem i naszym marzeniem.
Przyszłość jest związana z Unią Europejską. Mamy w niej nie tylko interesy ekonomiczne, ale także polityczne. Dziś Europa zmaga się z szeregiem problemów. Ich źródła tkwią w niepełnej i niedokończonej integracji. Niedokończonej także ze strony Polski. Mój rząd wprowadził nasz kraj do Unii Europejskiej w 2004 roku. W 2007 zrobiliśmy drugi krok, wchodząc do strefy Schengen. Trzeciego kroku zabrakło. Dopóki nie będziemy w strefie euro, nasza integracja z Europą będzie ułomna. Ale to nie jedyny problem. Przez 4 lata rząd pana premiera Tuska, otrzymuje z goryczą, nie odstąpił od protokołu brytyjskiego do karty praw podstawowych. Postawia pod znakiem zapytania nie tylko szczerość troski o prawa obywatelskie i prawa socjalne, ale także przywiązania do idei zjednoczonej Europy. Polska w tym czasie nie przystąpiła także do deklaracji w sprawie symboli Unii Europejskiej. Rząd się zawahał i nie podjął działania, aby przeciwstawić się w tej sprawie prowincjonalnym kompleksom. Panie premierze, 4 lata temu swoje exposé zakończył pan wezwaniem: wolni ludzie, tworzyć czas. Rzeczywistość pokazała, iż do pierwszej kadencji pana rządu pasuje bardziej inny wers Norwida. Klaskaniem, mając obrzękłe prawice, znudzony pieśnią lud błagał o czyny. Dziś chociaż nie usłyszałem nic o prawdziwym stanie finansów naszego państwa, o zmianach w służbie zdrowia, edukacji, infrastrukturze. Znów dużo mówiono o czynach, ale niestety składają się one na wizję państwa stagnacyjnego. Państwa, które wprawdzie słusznie racjonalizuje swoje wydatki, ale nie ma nic do powiedzenia w sprawach rozwoju, aktywnej polityki gospodarczej, generowania dochodów i wzrostu gospodarczego. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej nie może poprzeć pańskiego rządu. Będziemy jednak uczciwie i bez uprzedzeń analizować każdy projekt ustawy, która płynie do Sejmu. Każda propozycja, która będzie dobrze służyć Polsce i Polakom, może liczyć na naszą akceptację i wsparcie.